Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, dlaczego ludzie oskarżają mnie o kupowanie subskrypcji, dlaczego mam takie dziwne przyrosty i ogólnie dlaczego mam tak dużo hejtu. Wiadomo, że było, że kupił tę subskrypcję. I wtedy mieliśmy dużą bekę i... Moim zdaniem taka osoba jak ty nie ma prawa istnieć na YouTube. Dobra, pierwsza rzecz. Dlaczego ludzie zaczęli mnie oskarżać o kupowanie subskrypcji? Będę to się starał jakoś tak szybko wytłumaczyć, bo naprawdę temat nie jest jakiś taki mega interesujący. Otóż, jedna osoba nagrała mnie filmik, że ja kupuję suby. No okej, okay, no jak ma takie podejrzenie, to niech sobie nagrywa. Podała jeden screen, w którym pokazuje, że ja mam co godzinę jakieś tam przyrosty, załóżmy 10-15 subskrypcji, a nagle od godziny od tej do tej mam tych subskrypcji plus 120. Bardzo prosto to wytłumaczyć. Pierwsze, mogłem dać jakiś film. Zawsze jak się daje film, to jest zawsze więcej subskrypcji, bo częściej się wyświetla w proponowanych jako nowy film. Druga opcja i moim zdaniem najbardziej prawdopodobna. Robiłem wtedy live'a. A każdy wie, że na moim kanale na live'ie wpada nawet 5 razy więcej subskrypcji niż normalnie. Dzięki Adam do suba. Drugą rzeczą, którą może Was zdziwić troszeczkę, pewnie też z tego powodu ludzie też mnie oskarżają o kupowanie subskrypcji, że mam bardzo dziwne przyrosty. Otóż w czasie od 20 tysięcy subskrypcji na moim kanale do 35 tysięcy, wtedy kiedy miałam największy hejt, wtedy kiedy dostawałam najwięcej subskrypcji i w najdziwniejszych godzinach, ja filmy wtedy dawałam o bardzo późnych godzinach i one nie dość, że miały dużo wyświetleń, przychodziło z tego bardzo dużo subskrypcji, to ja je publikowałam, no można powiedzieć, że w nocy, dlatego miałam przyrost w nocy około 300-400 subów. Jak jeszcze w ferie na przykład robiłem sobie live'y, załóżmy od 12 do 15 i jeszcze w nocy dałem filmik, to naprawdę gość, który nie oglądał mnie przez jeden dzień, mógł mnie naprawdę sądzić o kupowanie subskrypcji. Gdy na moim kanale była naprawdę taka mega dobra aktywność, to rzeczywiście z rana, jak ktoś na przykład wchodził na mój kanał, patrzył, ok, on ma 25 tysięcy subskrypcji, a nagle wchodzi, załóżmy, o drugiej w nocy i patrzy, a ja mam już 27 tysięcy. Z punktu widzenia takiego typowego widza jest to niemożliwe, rzeczywiście. W końcu rozkręcało się to coraz bardziej. Mój rekord to 2700 subów w ciągu jednego dnia. W końcu, gdy to już się rozkręciło, ludzie, niektórzy zaczęli mi zazdrościć. I właśnie tak jak niektórzy, możliwe, że widzieliście te filmy, zaczęli o mnie nagrywać znowu jakieś tam dramy. I wszystkie screeny, które być może widzieliście na innych filmach, które niby udowadniały, że kupuję subskrypcję, były prawdziwe jak najbardziej. Ja nie mówię, że one były jakieś sfałszowane, tylko że one pokazywały przyrost subskrypcji co godzinę. Nie co sekundę, żeby mi udowodnić, tak mi się wydaje, kupowanie subskrypcji powinno się zrobić przyrost subskrypcji co sekundę. Bo od tej do tej godziny przez moją, załóżmy, obecność na kanale, przez robienie live'a mogło wpaść nawet i 1000 subów więcej. I to by wcale nie było podejrzane. Ale jeżeli wszyscy podaliby takiego samego screena, tylko z przyrostem co sekundę i załóżmy o 14.00 i 1 sekundzie miałbym subskrypcji 25 tysięcy, a o 14.00 i 2 sekundy miałbym już tych subskrypcji 25 tysięcy, to wtedy tak, ale te przyrosty były pokazane co? Godzinę. Miałam już ponad 20 kanałów i zakładając ten kanał wcale nie myślałam, że nie będę miał hejtu. Właśnie wręcz przeciwnie, wiedziałam, że będę miał hejty i mnie to nie rusza, tylko nie chcę, żebyście myśleli, że skoro ja o tym nie nagrałam filmu, to pewnie to wszystko jest prawda, dlatego nagram taki film, dlatego właśnie nagrałam taki film wyjaśniający, że to wszystko jest nieprawda. Nigdy ani jedna subskrypcja nie została kupiona na tym kanale. Taka jest prawda, myślcie co chcecie, ja już więcej filmów nie nagram, po prostu ja swoich dowodów tak, ponieważ to jest temat, który naprawdę mega ciężko udowodnić, bo tak naprawdę, no jak ja mam to udowodnić tak, żebyś ty dokładnie uwierzył, że ja tych subskrypcji nie kupuję. Tak szczerze, bardzo jest tak ciężko i w sumie możliwe, że jest to nawet nie do udowodnienia. W każdym razie ja kończę ten odcinek, na razie, miłego dnia, trzymajcie się i cześć.